Szanowni Państwo, tutaj zostało już przedstawione w zasadzie bardzo wiele rzeczy, ustaw, tych, które są robione od 2015 roku dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych. To trzeba też zaznaczyć, że dopiero ten rząd zajął się działaczami opozycji antykomunistycznej. Szanowni Państwo, nowelizacja ustawy to w zasadzie taki nasz testament, który został po Kornelu. Kornel nie zdążył, marszałek senior Kornel Morawiecki nie zdążył doprowadzić do uchwalenia tej nowelizacji. Ja mogę Państwa zapewnić, że Pan Premier Mateusz Morawiecki jest całym sercem z nami. Dla Pana Premiera, dla w zasadzie rządu ludzie są największym kapitałem naszej najkochańszej Rzeczpospolitej i wszystko będziemy robić, żeby tą nowelizację przeprowadzić jak najszybciej. Rozmawiając z Panem Premierem, nowelizacja będzie miała ścieżkę rządową. Już Pani Prezes Uścińska, Prezes ZUS przedstawiła nam koszty, jakie będą dla budżetu państwa z tego tytułu. I również tylko już czekamy na takie mocne uzasadnienie i idzie to do prac rządu. Także ja wierzę, że tak mi się też wydaje i będziemy się razem z Panią Przewodniczącą na pewno starać, żeby jeszcze udało nam się przed wyborami prezydenckimi ten projekt nowelizacji wprowadzić po prostu w życie, żeby dla tych, którzy mają to najniższe uposażenie, żeby faktycznie wyrównać do tej kwoty, która została wprowadzona dla ubeków po tej ustawie dezubekizacyjnej, którą zatwierdziliśmy. Także no tak bardzo króciutko, ale myślę, dziękuję bardzo. Ja dosłownie dwa zdania chciałem bardzo dziękując panu przewodniczącemu Andrzejowi Słowikowi. Bardzo dziękuję panu Małgorzacie, który jest teraz takim naszym bezpośrednim pasem transmisyjnym na Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Proszę Państwa, też woli wyjaśnienia, bo część z Państwa może o tym nie wie. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nie ma inicjatywy ustawodawczej. To jest pierwsza sprawa. Inicjatywa zgodnie z ustaleniami politycznymi, jakie zapadły, będzie inicjatywą rządową. Będzie to projekt rządowy nowelizacji w ramach takich, w jakich jest ona możliwa, bo tak jak mówię, postulaty, które do nas wpływają, są różne. To nie są tylko postulaty, które Państwo zgłosili. Ja widziałem postulaty, które mówiły o tym, że działacze opozycji powinni mieć emerytury 12 tysięcy. A czemu nie 15? A czemu nie 20? No, chodzi o to, że poruszamy się w pewnym kręgu również i możliwości finansowych państwa oraz tego, o czym mówił Andrzej Słowik, a ja wcześniej wspomniałem, również tego, że nie będzie, nie powinno być sytuacji, w której uprawnienia inne mają działacze opozycji, a inne weterani walk o niepodległość, kombatanci wojenni. To tak tytułem wstępu. Natomiast jeszcze tylko kończąc zupełnie moją wypowiedź. Proszę Państwa, nie jest dobrze i mówię o tym z ogromnym żalem, kiedy podjęli Państwo, część z Państwa, taką akcję, która rozbudza niebywane nadzieje ludzi. Nadzieje, które chciałbym, żeby były spełnione, ale nie zależy to ani od urzędu, ale zależy przede wszystkim też od możliwości finansowych państwa. Źle się stało, proszę Państwa. I mówię to z pełną świadomością. Ja na 27 zwołałem posiedzenie przewodniczących rad konsultacyjnych, dlatego że papier jest cierpliwy i papier może przyjąć wszystko. Ja powiedziałem, przecież tutaj w piśmie pana Janusza Olewińskiego pada kwota, żeby emerytura była emeryturą wysokości najniższej, średniej krajowej.
płacy. Płacy. A dlaczego nie tak, jak mi ktoś napisał 12 tysięcy? A dlaczego nie 15? A dlaczego nie 20? To przecież tak. A dlaczego nie wprowadzimy modelu, nie wiem jak, po odzyskaniu niepodległości przed wojną, że tym, którzy byli zasłużeni dla ojczyzny, nadali się ziemię na przykład. A dlaczego jak ubecy? Ale dlaczego jak ubecy? Ale nie, to chyba o czymś innym mówimy, proszę Państwa. Nie, proszę Państwa. Testament Kornela Morawieckiego był prosty i wyrażany w Państwa obecności wielokrotnie. Ci, którzy walczyli o wolną Polskę, nie mogą mieć emerytury niższej niż kat. I na tym polega projekt opracowany przez Radę, który będzie procedowany rządowo. Na tym on polega. Natomiast, jak czytałem też i za chwilę pani przewodnicząca poprowadzi dyskusję, też postulaty, no one są wspaniałe, cudowne. Emerytura w wysokości najniższej płacy, świadczenie w wysokości najniższej emerytury. Tylko pytam, dlaczego nie 12 tysięcy i dlaczego nie 15? No to jest na tej samej, proszę Państwa, zasadzie. Ja tylko bardzo tu chciałem podziękować już kończąc pani Małgorzacie Zwiercan, która nadała też pewien impuls w sprawie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i wierzy głęboko, bo to też jest wynik pewnych naszych ustaleń politycznych, że w najbliższym czasie, w miarę posiadanych przez Państwo możliwości finansowe, zachowując równowagę między środowiskiem działaczy opozycji a weteranami wojennymi, dojdzie do kolejnych nowelizacji. Ja na przykład zupełnie nie rozumiem, ale to było stanowisko Ministerstwa Transportu. Dlaczego z nowelizacji wypadły te ulgi komunikacji krajowej? To mam nadzieję, że uzasadnienie było takie, że nie wiemy, ile osób obejmie ustawa, ale już mniej więcej wiemy, już mniej więcej znamy przyrost beneficjentów ustawy. Więc tego typu rzeczy będą stopniowo i zresztą służą temu te projekty wdrażane. To tytułem wstępu mojego dla dyskusji, a zapewniam Państwa, że ten projekt rządowy po prostu się za chwilę zadzieje. No i on jest wyrazem spływających tu do Rady, do Urzędu postulatów, które uwzględniają po pierwsze realne możliwości państwa finansowe oraz zachowanie równowagi między weteranami czasu wojny i państwa środowiska. Ja pozwolę sobie. Nie, ale jest dla mnie normalny. Ponieważ my mamy dwa kabinecie, mamy działającego. Ja chciałbym wiedzieć, z kim mamy spotkanie. Żebyście się Państwo przedstawili. Pani przewodnicząca. Dobrze, żeby się przedstawili. Nie wiem. Myślę, że jedna rzecz była taka ważna, że tutaj by się bardzo dobrze wybrzmiała. To znaczy, że my i środowisko starych tych kombatantów, tych zasłużonych, zdecydowanych własności, którzy robiąc to my to formalizmu jesteśmy naprawdę dzieci, to musi to być wszystko, a tyle musimy mieć pieniędzy jako państwo, żeby to na wszystko starczyło. I na przykład i to wobec tego to należy mieć po pierwsze na uwadze. Proszę bardzo, czy może pan Wojewódzki zechce zabrać głos? Dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Proszę Państwa, chciałbym najpierw się odnieść do wypowiedzi pana ministra dotyczących 4 milionów. Dzisiaj 104, przedtem była inna kwota. A tak, co robię z nim? Ja tu zacytuję fragment. Około 10% środków przeznaczonych na realizację ustawy o działaczach opozycji zwracamy do budżetu państwa, jak nie wykorzystamy. To jest fragment, to jest cytat wzięty ze strony Senatu. A datę może pan podać, czy to był początek roku, czy koniec? To było z posiedzenia, to jest grup 10.30. Ale nie, proszę mi powiedzieć, którego dnia taka, bo to jest bardzo ważne. Dlatego, że jeżeli mówimy o tym, że coś na początku roku jest zwracane, czy jest wykorzystane, to co innego jest na koniec. No, na tym tłumaczyłem rezerwę. Co pamiętam, to był listopad. Z pamięci to mówię. To było tak, to było na posiedzeniu w lutym
20 roku temu, to dotyczyło wcześniejszego. I to jest żywcem wzięte z tego, bo to przecież tego nie tam. Natomiast jeżeli chodzi o wnioski, które myśmy przygotowali, to nie jest nasz pomysł, to nie jest wymysł nas tutaj grupy, nie jest to, że nasza akcja rozbudza nadzieję. To nie rozbudza nadzieję, tylko w wyniku działań ludzi w terenie, w Polsce, którzy się domagali tego, co myśmy przedstawili. To jest tylko i wyłącznie na tej podstawie. Wspomnę tutaj o kombatantach. Mamy też tam wspomniane o kombatantach. Nikt z nas nie będzie występował, jeżeli kombatanci będą mieli 5 razy tyle jak my. Oni walczyli z bronią w ręku i nie ma tu żadnej dyskusji. Oni mogą mieć najniższą pensję, jak jest w Luksemburgu. To czarne. I nikt z nas nie będzie mówił, że my też tak nie wiemy. Zasłużyli sobie. Natomiast powtórzę to, co już wielokrotnie było mówione. Artykuł Konstytucji mówi o wszystkich ludziach, o tych walczących i o tych też, co nie walczyli z bronią w ręku, ale wywalczyli wolność Polski. I mają być traktowani wyjątkowo i specjalnie. To mówi Konstytucja. Na posiedzeniu jeszcze za Platformy, kiedy ta ustawa, projekt był przygotowywany, to z panem wicemarszałkiem Wyrowińskim w Senacie zapytałem go, później ta ustawa weszła w życie, jakim to procencie się odnosi do Konstytucji? To na dzisiaj. Tylko jest wtedy, dlaczego nie są, tylko osiem. Natomiast projekt ustawy, który był przygotowany przed wejściem w 2015 roku, to był przygotowany przez Senat, przez Platformę. I myśmy uczestniczyli w tekstu. Ja na posiedzeniu, na spotkaniu zapytałem go, a w jakim procencie to się odnosi, ten projekt, propozycja, to jest Słyszeliśmy tutaj, że jest projekt, ale nie wiem, jaki to jest projekt. My działamy jawnie. Wy to znaczy, mógłby pan się przedstawić, kogo reprezentujecie, bo ja nie wiem. No to szkoda, że pan przedstawił. Nie wiem. Jak pan nic nie wie, to nie pan jest nieprzygotowany. Po cóż pan tutaj siedzi? To powiem w ten sposób, zacznę może tak. 18 stycznia spotkali się w Warszawie przedstawiciele z różnych stron Polski represjonowanych. Było nas grono osób i tam podjęliśmy pewne działania. Ja przeczytam komunikat, który został podpisany. Oświadczamy, że próby zrównania naszych świadczeń emerytalnych i rentowych z emeryturami funkcjonariuszy państwa totalitarnego, jak i PRL, jest dla nas obelgą. I te zdanie potrzebujemy do tej pory. Jest oburzenie ogromne ludzi, że tak się ich traktuje. Potwierdzamy, że przedstawione nasze wnioski w listopadzie 2019 roku, kierowane pod adresem władz, popieramy, domagając się ich realizacji. I punkt jeszcze jeden, że w przypadku niepodjęcia rozmów, i tu do pana ministra jest taka prośba, bo my nadal otrzymujemy, chcemy spotkać się z ministrem rodziny. Właśnie zostałem upoważniony przez panią minister do spotkania z państwem, to spotkanie między innymi temu służy. To znaczy my chcemy z ministrem rodziny rozmawiać, bo tak jak pan minister powiedział, że urząd nie jest, no, nie można nosić.
Urząd nie ma inicjatywy ustawodawczej, ale spotkanie może być o tyle bezprzedmiotowe, że zakres jest projekt rządowy. Tak, ale my nie znamy tego projektu, nie wiemy o co tam chodzi. Słyszymy już ze rok czasu, że cicho siedźcie, jest przygotowane, cicho siedźcie, będzie. To się na siłę, to szczęśliwy. Ja powiem Państwu tak, czy Wy jako Rada popieracie te nasze wnioski, czy nie? Przepraszam bardzo, mnóstwo ludzi w Polsce represjonowanych wie, o co tu chodzi, rozumie to i swoje... Ale to mi Pan przedstawi, Panie Janusz. Tutaj nic do osób obecnych, na przykład nie ma tam, co nas spotkali. Ale to nie jest... Jakie były wnioski z tego spotkania? Pan nie zna, wszyscy większość w Polsce wie. A my nikt nie wie, ja nie wiem, skąd ja mam nie zna. No właśnie. Dał Pan do rady, członkiem rady, który dał Pan do rady te wnioski. Dobra. To były rozpowszechnione. O wnioskach to wie premier, prezydent, minister rodziny. Ale ja bym byś Pan dostał. Ja nie dostałem. Każdy z członków Rady reprezentuje środowisko represjonowanych, nie tylko Ty, kolego Olewiński, i nikt z nas nie słyszał ani o Waszym spotkaniu z szacunkiem, ani nie był jego uczestnikiem, bo nawet nie śmieliście zaproponować zaproszenia, pomijając wszystko inne. I wy się tutaj w piórka stroszycie, że wy ogólnopolskie środowiska organizujecie. Nie tak bardzo, nie tak szybko. Spokojnie, to wy spokojnie. W porządku, nie, reprezentują. My reprezentujemy tych, co się źle mają, a nie tych, co się świetnie im radzi. Ja mogę tylko powiedzieć. Ty był taki głośny, zanim w ogóle ustawa powstała. Właśnie my reprezentujemy różne te osoby, które mają najniższe świadczenia, które przez albo w ogóle nie mają, tak? I czasami ich jedynym źródłem utrzymania jest tylko ten dodatek działacza opozycji lub osoby represjonowanej. Także proszę nas też nie obrażać i w związku z tym, że w internecie jest mnóstwo różnych informacji, byśmy prosili, bo faktycznie jakie środowiska Pan reprezentuje, czy Państwo reprezentują i jakie były te wnioski z tego Waszego spotkania, bo no niestety no, nie jesteśmy też w stanie śledzić wszystkiego, a nawet nie wiemy dokładnie jakiego środowiska, tak? Także tutaj no, bardzo prosimy o przedstawienie nam tego, co A pan myśli, że ja to kto jest? Wówczas prowadziliśmy rozmowę, ale wiedziałeś sam o tym, że mieliśmy wygórowane, sam mówiliśmy, mamy wygórowane ambicje, to nie zadałeś pan pytań. To takie są procedury działania. I w tym przypadku to, co powiedział się przeciwko Andrzejowi, są sprawami tak priorytetowymi, ale nie możemy żądać kwot niesamowitych, bo nam nie idzie. Co to znaczy niesamowite? I wszystko da się. Królewski doprowadził taką głupią sprawą tych tabliczek namienionych do tego, że została odrzucona nasza ustawa. Rozumiem, nas to Królewski nie interesuje. To jest nie tylko, że nikt nie przyjmie, ale to jest ośmieszanie, kompromitacja wszystkich w Polsce ludzi zasłużonych, wygórowanych i przedmiotów na pracę. Ale prosimy o ciszę, bo nie słychać. Możemy o ciszę prosić. Ja bardzo proszę o ciszę, bo nie słyszymy. Zaleguję to.
Pierwsze. Osobom uprawnionym będącym emerytami przyznaje się miesięczną emeryturę w wysokości równej średniej płacy krajowej brutto, która ulega aktualizacji przy każdej zmianie wysokości średniej płacy krajowej brutto. Chodzi tu nie tyle, że ktoś ma emeryturę dzisiaj jakąś, że dostaje jeszcze średnią krajową. Nie, to jest minus ta różnica. Czyli to jest w tym momencie 5,5 tysiąca złotych. Brutto. No, 5,5 tysiąca złotych. To co ma. Przepraszam panie Jędrzeju, ja też bym się chciał tak dobrze wsłuchać w to, żeby zrelacjonować pan minister. Wiem, że intencja jest taka, żeby każdy, kto otrzymał status działacza, miał emeryturę w wysokości średniej krajowej płacy brutto. Tak? Czyli tak jak mamy teraz te 13 tysięcy osób plus 240 tysięcy kombatantów, każdy powinien mieć 5,5 tysiąca emerytury brutto. Minus to, co może miało na No nie, ale to chcielibyśmy też wiedzieć, bo ja muszę przekazać pani minister wszystko. Muszę pamiętać, że to są też osoby, bo rozumiem, że państwo mieli tak ożywioną dyskusję i spisali to, że osoby, które pobierają, mają status i mieszkają poza granicami, otrzymują emeryturę dodatkową polską w wysokości 5,5 tysiąca. Między tym, co otrzymuje, a średnią krajową. Średnia krajowa. Jest 5,5, tak, dobrze. Ja bym powiedział inaczej. Emerytura jest w wysokości 5,5 tysiąca. Ale my pozwolimy, że przeczytam. Nie może być niższe. Dobrze, to średnia płaca, okej. Teraz ja uzupełnię tę informację. To jest, nie jest to naszym żadnym pomysłem, tylko te słowa wypowiedziała pani Zofia Łaszewska w 2015 roku na spotkaniu, że chodzi na tym. Ja powiedziałam średnia. Naprawdę? Dwa. Osoby uprawnione mogą przejść na pełną emeryturę w wieku 55 lat. Kobiety 60 mężczyzn. To jest postulat po prostu. Osoby uprawnione, nie będące emerytami, otrzymują świadczenie pieniężne, tak jak dzisiaj jest 400 zł. To jest taka propozycja wysokości najniższej emerytury. Czyli te 1100 zł plus 5,5 plus... Nie, ale teraz słuchajcie, bo chcę precyzyjnie słuchać. Skoro każdy, kto ma status działacza, otrzymuje emeryturę wysokości średniej płacy krajowej brutto, a świadczenie, bo to był postulat środowiska, otrzymuje każdy, w związku z tym każdy emeryt, który ma status działacza, otrzymuje 6600. Proszę powiedzieć, osoby nie będące emerytami, świadczenie pieniężne w wysokości najniższej emerytury. A przechodząc na emeryturę traci świadczenie, tak? W przypadku śmierci osoby uprawnionej przyznane świadczenie wypłacane jest w wysokości 50% współmałżonkowi.